Cześć, witam Was na kanale Klocek TV. W tym odcinku powracamy troszeczkę znowu do klasyków z serii Ice Planet 2002. Zestaw, który nazywa się Celestial Sled. Szukając tłumaczenia w internecie, znaczy wedle słownika w zasadzie znalazłem, bo tłumaczenia jako takiego chyba nie ma. Wedle mojego słownikowego tłumaczenia są to niebiańskie, tudzież pozaziemskie sanie. Zestawik pochodzi z serii Space o numerze 6834. Jest to rok 1993, składa się z 55 elementów oraz jednej figurki. No i tutaj przy mini figurce na chwilkę zostańmy, ze względu na to, że nie udało mi się znaleźć części tej mini figurki, a mianowicie głowy. Głowy i hełmu. W sumie hełmu to nie szukałem, natomiast nie udało mi się głowy znaleźć, dlatego głowę zapożyczyłem z tego poprzedniego zestawiku na tych takich, wiecie, białych kółkach. Ice Tunnelator to był prawdopodobnie, z tego co pamiętam. Tu macie linka do tego. Ja Wam chcę teraz pokazać, jak to u nas wygląda. Figurka generalnie jest, cały torsik jest odpowiedni właśnie z tego zestawu. Tak to wygląda, a zaraz Wam pokażę dla porównania właśnie z odczepioną głową, bo musiałem zapożyczyć do tego zestawu. Z prawej strony jest to ludzik, który jest w tym właśnie zestawiku Ice Tunnelatora. Tutaj mamy już troszeczkę inne nadruki na tym naszym torsiku. Hełmy są w zasadzie te same, wyposażenie tak samo, te białe butle z tlenem prawdopodobnie są te same. Natomiast tu nam brakuje, ja tu, tak już wspomniałem, wziąłem główkę od tego gostka, natomiast tu powinna być główka takiego starszego pana z wąsami, którą Wam tutaj wkleję z lewej strony, żebyście mogli sobie porównać. To jest ten nasz gościu z Ice Tunnelatora. Natomiast tu macie gostka z lewej, który powinien być w tym zestawie. No podejrzewam, że pewnie dziś Filip mi wytargał tą główkę, bo jak zacząłem szukać, to mi brakuje troszeczkę tych ludzików. O, widzicie, tu nawet ma chyba pęknięcie na rączce z racji wieku. Natomiast reszta jakby zachowała się moim zdaniem rewelacyjnie. Przejdźmy może do tych sań, które są kompletne w 100%. Natomiast jak już tutaj widać, ta antenka jest troszeczkę skrzywiona, ale to tam w sumie nie szkodzi podczas zabawy. Zobaczcie, tutaj mamy taki panel sterujący. Panel, który generalnie był dostępny jeszcze w innych secikach z tej serii. Tutaj mamy, o, i co jest ciekawe, mamy trzy klocki bodajże, teraz patrzę, 3, 1, 2, 3 i to są wszystko nadruki. Także ta strzałka to jest nadruk, no i te logo jakby tutaj z przodu też jest nadrukowane i nawet świetnej jakości mimo wszystko, bo to jest taka powierzchnia chropowata delikatnie, a mimo wszystko to się przez tyle lat zachowało. Także fajna rzecz, zobaczcie, sanie są na takich nartach, narty wyślizgane jak widać. Z tego zestawu, nie mam takich nart z innych zestawów, także tylko z tego. Także widzicie, jak ja namiętnie się kiedyś bawiłem, później Filip, one się troszeczkę wytarły. Minusem tych nart jest to, że one podczas zabawy się urywają, bo one się trzymają tylko w zasadzie, widzicie tu na dwóch jakby studach. Tutaj są takie jakby baryłeczki czy beczuszki, które tylko podtrzymują, żeby te narty nam się tu nie uginały. Co charakterystyczne dla tych secików, to te kolory, tak? Czyli niebieski plus ten taki jaskrawy, pomarańczowy. Bardzo fajny kolor. To są takie przezroczyste, wiecie, jak płomienie w zasadzie. I mamy do dyspozycji tu właśnie antenkę taką pionową. Antenę taką jakby satelitarną. Do tego piła. Piła, która wygląda w ten sposób.
Do tego mamy jeszcze, jak widzicie, tutaj narty dla gostka. Ja wam pokażę, jak ten gostek powinien wyglądać w tych nartach. Z tą piłą może to będzie. O, coś mi tu nie idzie. Zobaczcie, tu mamy narty. No, narty i ta piła generalnie była w tym mniejszym zestawiku, o którym już wspominałem. Więc tak wygląda ten nasz gościu. I do tego tu mamy takie całe jakby urządzenie. W zasadzie nie wiem, to się kręci. To jest chyba jakby taka jakby turbina. Ją można, widzicie, odczepić. Ale generalnie cały ten... Oj, nie mogę coś. O, cały ten tył się odczepia. I wedle gdzieś tam instrukcji, tudzież pudełka, którego nie mam, ale znalazłem gdzieś w internecie. Pokażę wam, wkleję na końcu wam te pudełko, które znalazłem w internecie, bo tam są z tyłu, może słabej jakości, ale troszeczkę widać, alternatywy do tego zestawu. Chyba trzy, z tego co pamiętam. Także można coś sobie fajnego zbudować. I to jest takie urządzenie, które można gdzieś tam zostawić w terenie, które gdzieś tam będzie służyło za nadawanie jakichś tam informacji prawdopodobnie. A ten teoretycznie mógłby jechać, ale nie wiem, czy tamta turbina nie jest do tego, żeby on mimo wszystko jeździł. Także tak to wygląda, taki zestawik. Dosyć ciekawiutki. No ja mam, znaczy moim takim marzeniem jest skompletowanie pozostałych sycików z tej serii IcePlanet 2002. Ze względu na to, że mam tylko trzy. Ten poprzedni, no i jeszcze taki zupełnie najmniejszy, ale kiedyś go wam dorzucę jako taką może ciekawostkę. Zobaczę. I szukam pomysłu na tamten zestaw, ze względu na to, że on jest tak mały, że jest tylko ludzik i dosłownie, nie wiem, 10 klocków, 15 nawet chyba nie. Więc jak coś wymyślę fajnego, chyba że po prostu zrobię krótką recenzję, więc zobaczymy. Żeby nie przedłużać, wklejam wam gdzieś tu na koniec alternatywy, żebyście sobie zobaczyli, co można było z tego zrobić. I dzięki, że oglądaliście i zapraszam was w kolejnym odcinku. Cześć!